Jo, cześć siemano, ja jestem Janon i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale pod tytułem 6 najkrótszych skoków narciarskich. Następny film na 30 subskrypcji, więc wbijajcie subskrypcję i zapraszam do oglądania. Sein Landsmann Jakub Janda, mal sehen, ob er das besser macht. Sie sehen die persönliche Bestleistung 186 und einen halben Meter eingeblendet. Er ist seit 3 Jahren im Weltcup dabei, aber ohne große Leistungssteigerung. Das ist das Problem. Freut sich, wenn er mal im Finale ist. Meistens reicht es nur, die Qualifikationshürde zu überspringen. Hoppla, da haben Sie es gesehen. Ein Skifehler dort oben, das ist ganz fatal. Ich erinnere da an Valeri Kobeljew, der Russe, der hier am Donnerstag schwer gestürzt ist. Es gibt keine neuen Informationen über seinen Gesundheitszustand, der stabil sein soll. Roland Audenried hat es angedeutet, das Windnetz oben, das beult sich ganz schön aus. Das heißt, es kommt ein bisschen Wind von der Seite und das ist natürlich... A teraz Maciek Kot w Innsbrucku, ostatnie 30. miejsce, drugi konkurs w tym sezonie, w którym był wśród zawodników punktujących wcześniej 19. lokata w Lillehammer. Maciej Kot, ależ zepsuty tym razem skok naszego zawodnika, zepsuty drugi skok w drugiej kolejce konkursu w Innsbrucku. Teraz wydaje mi się zdecydowanie błąd techniczny przy wyjściu z progu, no i kończy się tak jak się skończyło. Spóźnione to wybicie, zdecydowane spóźnione z tego ujęcia kamery na zwolnionych obrotach widać to bardzo, bardzo wyraźnie. To zadecydowało o tym, że lądował bliziutko, no ale jego też tam zdaje się zachwiało na ostatnich metrach przed dojazdem do progu. 73 metry odległość uzyskana przez Macieja Kot. Oj, 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 oj. Uch, to już po odbiciu się z progu widać było, że niesamowite kłopoty ma Jernej Damian. Na szczęście to jest bardzo doświadczony zawodnik i wiedział, w jaki sposób wybrnąć z tego. Tutaj nie było absolutnie walki o odległość, tutaj nie było żadnych zmagań z notą za styl, tylko po prostu by bezpiecznie wylądować. No, ale szczęśliwie udało się. Odetchnął Jernej w momencie, kiedy lądował, ale nogi mu lekko drżały. No, ale on musiał tutaj pracować całym ciałem, żeby utrzymać sylwetkę w takiej pozycji, żeby go nie tak odkręciło, żeby go nie wywróciło nartami do góry. To doświadczenie naprawdę. 20 miejsce. Markus Eisenbichler, mistrz świata na belce. Życiowy sezon, ten poprzedni sezon naprawdę to był przełom w jego karierze. Tutaj podczas kwalifikacji był 13. Na razie Niemcy skaczą, no Geiger świetnie, bardzo dobrze Freitag 131, nie udało się Stefanowi Laje, a teraz Stefan Horngacher 132 metry w tych warunkach wiecznych, nawet więcej, 133, wynikałoby z tego, że dmucha mocno pod narty. Eisenbichler oczywiście lubi takie warunki, no niemal każdy ze skoczków lubi, kiedy wiatr jest pod narty, bo wtedy ta siła nośna wzrasta. Jak wczoraj skakał mistrz świata. 123,5, 122,5. Była w tych skokach jakaś stabilizacja, ale nie na takim poziomie, o którym on by myślał, o którym on by marzył. Dzisiaj w serii próbnej przed tym konkursem zaledwie 110,5 metra. Ciekawe, jak sobie poradzi Eisenbichler, a potem jeszcze sześciu. No i najważniejsze to ten nasz tercet. Kubacki, Żyła, Stoch. Dawid, Piotr i Kamil. Zaciskamy palce, żeby ten wiatr na chwilę nie oszalał, bo jak mówimy, to on tutaj w dużej mierze decyduje. Teraz są trudne warunki. Wystarczy 122 metry, by objąć prowadzenie. Eisenbichler w powietrzu kompletnie, jakby w studnie, jakby w pustkę. Trafił na pustkę, wylądował w okolicach 80 metra, tam gdzie zaczyna się ta podziałka niewiarygodne. Jak obszedł się ten wiatr z mistrzem świata. Nie miał dla niego żadnego szacunku, żadnego respektu. 73 metry, nie doleciał nawet do podziałki. Można powiedzieć, żeby lądował na buli. Markus Eisenbichler. Po prostu pokonały go te warunki. 44. Ostatnie miejsce. Z naturą jeszcze nikt nie wygrał, ale to co dzisiaj się dzieje podczas tego... Zatem na belce. Spoglądam, czy nie mamy zmiany belki startowej.
Nie, nadal siódma platforma. Jest zielone światło, Hali Orli na rozbiegu. Ale ta przerwa, to oczekiwanie nie wpłynęło na niego korzystnie. Nie doleciał chyba nawet do setnego metra na tak dużym obiekcie. Spoglądam na wiatr. Miał 0,6 metra na sekundę pod narty. No, ale w tym miejscu, gdzie ten wiatr jest pod narty, to on do tego miejsca niestety nie doleciał i nie był w stanie z tego skorzystać. Nie walczył już o telemark, nie walczył o punkty. No, ten gest pod adresem sędziów niezbyt ładny. Ui, da geht jetzt nichts. Den hat so ein Mandler, wie man so sagt. Sie haben das gemerkt an dieser eigenartigen Bewegung. Wie ein Albatros, der da die Flügel öffnen will, aber sie... Der kommt nicht in die Anfahrtbocke. Jetzt muss die Jury entscheiden. Wir sehen die Bilder. Immer wieder Bilder, aber da ist ein Problem. Da bin ich einmal in der Spur, da stoppt immer wieder und so kommt er nicht in die ruhige Position. Und so ähnlich ist es sicher auch abgegangen. Das ist natürlich auch nicht ungefährlich. Dann habe ich den davon. Dass wir natürlich alle Chancen ins Problem haben. Und jetzt wird die Chemie uns zusammensetzen. Luca, das ist gut. Und wir werden schauen, wie es weitergeht. Moment. Die Anlage. Tschüss.